ma modelowych miast, nie ma modelowych mieszkańców. Każde miasto miało inne czynniki miastotwórcze, inne czynniki, które przysporzyły ich problemów. Te społeczności są bardzo różne, ale bo nam się ta rewitalizacja i szczególnie to nakierowanie jej na kwestie społeczne kojarzy bardzo często z wielkimi, spektakularnymi akcjami. A tymczasem solą tych działań są właśnie takie drobiazgi, o których pan wspomniał. Drobiazgi dla nas. Ale dla tych społeczności, dla których one są robione, to są często kluczowe rzeczy. Rzeczy, z którymi oni się spotykają, z tym, że ktoś im coś zaproponował po raz pierwszy w życiu. Bywa i tak. Bo nie zawsze jest tak, że w Grójcu czy w Wołowie musi być park fontan od razu, prawda? Rozświetlany kolorami. Chodzi o takie rzeczy pierwszej potrzeby, pierwszego kontaktu. Tak, jak najbardziej, bo chodzi też o to, żeby to nie mogą być działania, które będą generowały koszty. Mhm. Często się spotykamy z takimi sytuacjami, jak pan powiedział. Ale były takie przykłady, prawda, takich działań, że stoi jakaś fontanna i w sumie nie wiadomo, dla kogo ona tam stoi, po co ta kostka została wyłożona. Nie jest takich przykładów w Polsce mało, gdzie wyłożono dużo pieniędzy na tak zwaną rewitalizację, w cudzysłowie, przestrzeni publicznych, które przed tymi inwestycjami były puste i po inwestycji dalej są puste. To jest porażka. Natomiast najciekawsze rzeczy się dzieją w małych miejscach, choć muszę powiedzieć, że taki Poznań czy Wrocław, Poznańska Śródka czy Wrocławski Nadodrze, to są również znakomite przykłady działań w nieco większej skali dotyczące dużych fragmentów miasta, mocno zaniedbanych po 1945 roku i dotyczące działań, które przywróciły tamtym ludziom wiarę w to, że są normalnymi, pełnoprawnymi mieszkańcami. To ma szczególne znaczenie w przypadku młodego pokolenia, wręcz czasami nawet przedszkolaków, bo ci ludzie, jak uwierzą, że są normalnymi mieszkańcami, mają swoje prawa, ale również obowiązki, to nie będą zasilali grona tych grup, które mają problemy od wielu lat multiplikowane. A proszę jeszcze dwa słowa powiedzieć o wrocławskim Nadodrzu, bliskie mi skądinąd. Obserwowałem, przejeżdżając zwykle tamtędy, te zmiany, które tam następowały, czy dziś możemy powiedzieć, że ta przestrzeń została zrewitalizowana, że tam ludzie teraz się spotykają, nie tylko biegnąc na autobus, na dworzec na Panie redaktorze, trudno powiedzieć, że coś zostało zrewitalizowane i zamknięte, bo rewitalizacja proces trwa, ale z sukcesami. Proces ciągły, ale tam już widać efekty, szczególnie te efekty skierowane do tych najmłodszych, do dzieci, młodzieży. Wrocław jest szczególnym przypadkiem w sensie pozytywnym, ponieważ takie kluczowe dla rewitalizacji pojęcie jak ciągłość procesu we Wrocławiu w sposób modelowy wręcz zostało zaaplikowane, ponieważ tam 20 kilka lat prowadzono działania. Jedna osoba się zajmowała sterowaniem tymi działaniami. I to jest też rzadki przypadek, ale to jest też jedno z narzędzi do osiągania sukcesu w rewitalizacji, szczególnie w tych działaniach społecznych. Wspomniałem na początku, że tych działań społecznych nie da się zamknąć w ciągu jednej kadencji, przewidzieć ich efektywności i konieczności czasu działania. Więc ta ciągłość, to myślenie o tym, że nie kończymy działań z końcem kadencji czy z końcem okresu programowania, jest w tym przypadku kluczowe. I Nadodrze jest właśnie takim znakomitym przykładem, że rewitalizacja dotknęła po pierwsze kwestii społecznych, po drugie infrastruktury, w której się te społeczne działania odbywają, ale przede wszystkim trwa od 20 kilku lat. To jest niezwykle ważny i bardzo często niedoceniany aspekt procesu rewitalizacji. Dlatego proces rewitalizacji, tak sobie myślę, jest trudnym procesem, bo musi być odporny na polityczne mody, emocje, na krótkotrwały i doraźny efekt. Dziękuję za rozmowę w Polskim Radiu 24. Bogusław Hajda, architekt urbanista, Fundacja O Miasto. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Polskie Radio 24.
A już teraz czas na przegląd portali samorządowych. Bartek Wasilewski, dzień dobry. Dzień dobry i na początek podwarszawskie Piaseczno i Gehenna. Transportowa, z jaką muszą mierzyć się mieszkańcy. Pociągi szybkiej kolei miejskiej, na które liczą pasażerowie, nie zaczną jeździć zaraz po remoncie linii. Szansa na SKM jest, ale najwcześniej za 5 lat. Czytamy na stronach przeglądu Piaseczyńskiego. Pasażerowie z kolei z trudem znoszą remont linii numer 8. Niektórzy z nich zrezygnowali nawet chwilowo z bycia jej pasażerami, inni pozostali z braku alternatywy. Większość z nich liczy jednak, że po skończonym remoncie wsiądą z nowych peronów do pociągów nowej szybkiej kolei miejskiej. Chociaż remont ma zakończyć się w przyszłym roku, to SKM nie zobaczymy co najmniej do 2021 roku. Dlaczego? Bo nie ma miejsca na średnicy. Linia średnicowa, bo o niej mowa, czyli odcinek torów pomiędzy Warszawą Zachodnią a Warszawą Wschodnią, ma ograniczoną przepustowość i jak przekonuje Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, w tej chwili nie będzie szans na kolejny pociąg na tej linii. Więcej na ten temat na portalu przeglądpiaseczyński.pl. I przenosimy się do Trójmiasta, a tam dziś odbywa się akcja Bezpieczny Pieszy, organizowana przez policję. W trosce o bezpieczeństwo pieszych trójmiejscy policjanci z ruchu drogowego przeprowadzają dziś działania prewencyjno-kontrolne Bezpieczny Pieszy. Podczas akcji patrole zwracają szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez pieszych. To jest nieprawidłowe poruszanie się po drodze, przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych, czy też naruszanie obowiązku używania odblasków, czy też niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. O sprawie informuje Dziennik Bałtycki PL. I na koniec Łódź, a w Łodzi zdrożeją bilety komunikacji miejskiej, chociaż jeszcze nie wiadomo o ile. O sprawie informuje Dziennik Łódzki. Wczoraj urzędnicy przekazali radnym informację o podwyżce cen. Bilety łódzkiej komunikacji miejskiej zdrożeją od lutego albo od marca. Zarząd Dróg i Transportu poinformował radnych, że nie ma jeszcze ustalonej ostatecznej taryfy biletowej. Podwyżka cen biletów i uaktualnienie siatki połączeń powinno przynieść dochód do budżetu w wysokości 174 milionów złotych. W najbliższych dniach ma zostać zaprezentowany nowy model transportu zbiorowego, na którym znajdą się nowe trasy linii tramwajowych i autobusowych w Łodzi. Zaprezentowana zostanie także nowa taryfa biletowa. Więcej na ten temat na portalu dziennikłódzki.pl. Był to przegląd portali samorządowych i Bartek Wasilewski. Dziękuję. Informacje dnia w skrócie. Minęła 12.30 i prezydent podpisał ustawę o innowacji i o tym powiemy na początku. Główne zapisy są konstytucyjne, jeden artykuł nie. W informacjach dnia także orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. ustawy o bestiach. A na koniec przeniesiemy się do Niemiec. Angela Merkel ostrzega przed upadkiem kultury dyskusji politycznej. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Aleksandra Kozera zapraszam. Prezydent Andrzej Duda podpisał tak zwaną pierwszą ustawę innowacyjną. To zbiór przepisów, które mają ułatwić współpracę nauki z przemysłem. Jak mówił Andrzej Duda, ustawa wprowadza między innymi ulgi podatkowe dla młodych przedsiębiorców i jednostek badawczych. Przewiduje na przykład zwrot części wydatków na działania inwestycyjne, których celem są działania badawcze i rozwojowe. Wsparcie z jednej strony, a z drugiej strony cały system zachęt zawarty w tej ustawie do tego, aby po pierwsze te badania były prowadzone, po drugie, aby te badania były komercjalizowane, aby mogły zacząć funkcjonować dla polskiej gospodarki, aby mogły zacząć funkcjonować, mam nadzieję, także i w przestrzeni światowej poprzez ekspansję polskich przedsiębiorców. Uchwalona 4 listopada przez Sejm ustawa dotycząca warunków prowadzenia działalności innowacyjnej, tak zwana pierwsza ustawa innowacyjna, ma przede wszystkim stymulować działalność innowacyjną. Nie każde pozbawienie wolności. Decyzja o pozbawieniu wolności jest zastosowaniem środka karnego. Celem jest terapia w ośrodku lub prewencja pod nadzorem. W żadnym wypadku nie jest skazaniem ponownym po raz drugi. Główne przepisy są konstytucyjne, jeden artykuł nie. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego badali ustawę umożliwiającą izolację najgroźniejszych przestępców już po odbyciu przez nich kary więzienia. Wszystko na wniosek byłego prezydenta i rzecznika praw obywatelskich. Pojawiły się wątpliwości, że izolacja jest podwójnym karaniem za to samo przestępstwo. Prezes Trybunału Andrzej Rzepliński uzasadniał jednak, że umieszczenie w ośrodku to nie jest kara, a terapia. Nie każde pozbawienie wolności. Decyzja o pozbawieniu wolności jest zastosowaniem środka karnego. Celem jest terapia w ośrodku lub prewencja pod nadzorem. W żadnym wypadku nie jest skazaniem ponownym po raz drugi za przestępstwo popełnione w przeszłości.
Sędziowie uznali, że niezgodny z konstytucją tylko jeden z zaskarżonych przepisów dotyczący procedury wypisania z ośrodka. Chodzi o artykuł, że opinię na temat stanu zdrowia osoby wydaje tylko jeden lekarz. W sądzie w Białymstoku trwa proces czterech młodych Czeczenów oskarżonych o wspieranie państwa islamskiego. Na rozprawę wezwano siedmiu świadków. Czworo to obcokrajowcy, troje to lekarze z białostockiego szpitala, w którym operowano jednego z syryjskich bojowników. Ich wyjaśnienia jednak zostały utajnione, bo część świadków obawia się o swoje bezpieczeństwo. Jak wynika z ich wniosków, są nękani przez bliskich oskarżonych. Z kolei wyjaśnienia lekarzy nie mogą być upublicznione z uwagi na tajemnicę lekarską. Z aktu oskarżenia wynika, że zatrzymani mężczyźni mieli zajmować się rekrutowaniem bojowników ISIS, zbierali pieniądze na pomoc dla walczących oraz kupowali i przekazywali sprzęt paramilitarny, między innymi plecaki z kamuflażem i celowniki optyczne. Mieli też organizować zabieg usunięcia kuli dla jednego z bojowników, który przeprowadzono w białostockim szpitalu. Wszyscy oskarżeni konsekwentnie zaprzeczają, by wspierali państwo islamskie. Grozi im do 12 lat więzienia. Kanclerz Niemiec Angela Merkel ostrzega przed upadkiem kultury dyskusji politycznej. Przemawiając w Bundestagu, Merkel zwracała uwagę na zmiany wywołane przez rozwój internetu i mediów społecznościowych. Niemiecka kanclerz mówiła, że nie można nie doceniać wpływu, jaki rozwój nowych mediów ma na publiczny dyskurs. Kształtowanie opinii przebiega dziś inaczej niż 25 lat temu. Fałszywe strony internetowe, roboty internetowe czy trolle mogą wypaczać opinię. Zdaniem niemieckiej kanclerz trzeba nauczyć się obchodzić z tym zjawiskiem. Potrzebne są także odpowiednie przepisy. Trzeba reagować na mowę nienawiści, na nienawistne komentarze, na treści godzące w godność człowieka i trzeba zrobić wszystko, aby to ukrócić. Merkel dodawała, że w zachodnich demokracjach przybierają na sile populizm i polityczny ekstremizm, dlatego apelowała o pielęgnowanie kultury demokratycznego sporu. Wojciech Szymański, Polskie Radio. Na zachodzie, na Warmii i Mazurach oraz na krańcach wschodnich na niebie dużo chmur, możliwe jednak większe przejaśnienia. Na pozostałym obszarze słonecznie temperatura od 2-4 stopni na Suwalszczyźnie do 12-15 na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Teraz to wszystko, kolejny serwis informacyjny punktualnie o 13. Zapraszam. A przed mikrofonem Michał Strzałkowski, zapraszam na magazyn Świat Południe. Razem ze mną w studio Karolina Zbytniewska, redaktor naczelna portalu Euraktiv.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyjrzymy się wydarzeniom w Europie w ostatnim czasie. Europa właściwie przygotowuje się na ciekawy przyszły rok, bo wybory we Francji i w Niemczech, a jeszcze w tym roku, w grudniu, na samym początku grudnia, referendum konstytucyjne we Włoszech, więc trzy bardzo ważne głosowania, które mogą zmienić całą polityczną w tych krajach. Jeszcze wynik referendum, o którym wspomniałeś, we Włoszech może wpłynąć na przedwczesne wybory we Włoszech, więc również we Włoszech w przyszłym roku do władzy może dojść ruch pięciu gwiazd do Grillo. No właśnie, zastanawiam się, od czego zacząć. Zacznę od Niemiec, gdzie wydaje się, że najmniej prawdopodobna jest zmiana partii rządzącej, bo jednak sondaże pokazują, że CDU ma duże szanse na utrzymanie władzy. Angela Merkel chce powalczyć o czwartą kadencję na stanowisku kanclerza, choć każdy ten kolejny rok pokazuje, że przewaga CDU jest coraz mniejsza. Już teraz przecież rządzą w koalicji z SPD, w wielkiej koalicji, która w Niemczech od czasu do czasu rzeczywiście się przydarza, że zarówno z prawej, jak i z lewej strony partie dogadują się, żeby wspólnie rządzić. To prawda, jednak wciąż jako jednostka Angela Merkel jest niezastąpiona. Tak jak wiemy, w zeszłym tygodniu był ze swoją wizytą pożegnalną w Europie Barack Obama, który jeszcze dodatkowo wsparł Merkel słowami, że to jest taki jedyny autorytet, który pomógł rozwiązać w sposób humanitarny kryzys migracyjny, pokazując jej taką jakby wyższość moralną i moralne przewodnictwo nad całością nie tylko Europy, ale i Zachodu.
że jest jedyną osobą, która może przeciwstawić się trendom, które mają obecnie miejsce zarówno w Europie, jak i na całym Zachodzie, przeciwstawić się Rosji, przeciwstawić się temu, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Więc tak też piszą oni gazety niemieckie na przykład. No tak, ale to nie jest trochę tak, że Angela Merkel jest w jakimś sensie także silna słabością swoich przeciwników, bo na niemieckiej scenie politycznej nie ma polityka, który byłby zdolny wycisnąć w tym momencie rękawice w takim bezpośrednim pojedynku. Bo ani Sigmar Gabriel, szef SPD, nie jest tak charyzmatyczny i wyrazisty. Charyzmatyczna Angela Merkel, nie jestem pewna, czy to jest dobre słowo, ale jednak Sigmar Gabriel, że tak powiem, to nie jest polityk, którego Niemcy nawet w różnego rodzaju sondażach stawiają na tym samym poziomie po prostu. Znaczy, Angela Merkel to jest polityk rzeczywiście, który zajmuje się polityką światową, Sigmar Gabriel podstrzygany jest jako polityk lokalny Niemiec. Tak, to są politycy, którzy są na wysokim poziomie, jednak rzeczywiście Angela Merkel zachowuje i raczej długo jeszcze zachowa swoją dominującą pozycję, dlatego, bo jest silnym politykiem właśnie na miarę światowej. Zwróćmy uwagę, że w Europie nie brakuje silnych polityków, silnych osobowości, również charyzmatycznych. Angela Merkel, mimo że nie jest charyzmatyczna, wciąż rzeczywiście pokazuje swoją efektywnością polityczną, zarówno wewnątrz Niemiec, ale również w Europie, to, że jest tak naprawdę godna wybierania i godna rządzenia i nawet jak nie zajmuje ważnych stanowisk w Unii, to tą Unię mimo wszystko zgadzamy się, że prowadzi. Czasem na to wszyscy narzekają w Europie, ale z drugiej strony, jak trwoga, to do Angeli Merkel. To, że w Niemczech trochę zmienia się nastawienie do przyjmowania uchodźców i migrantów. Ostatnie sondaże pokazują, że już ponad połowa Niemców nie chciałaby przyjmowania większej liczby uchodźców czy migrantów, nie szkodzi Angeli Merkel, no bo jednak to ją się kojarzy z tą polityką otwartą. Angela Merkel już raz przeprosiła i wielokrotnie wracała do tego, co powiedziała we wrześniu zeszłego roku, czyli że zrobimy to, czyli damy sobie radę z napływem uchodźców, przyjmiemy was, przyjeżdżajcie. Ale też zwróćmy uwagę, że nim ona to zrobiła, już do Niemiec napłynęło 500 000. Potem dopiero kolejne 500 000 i trudno się dziwić, że Niemcy są już nieco zmęczeni, ponieważ do tej pory przypłynęło tam znacznie ponad 1 000 000 uchodźców, między innymi z Syrii, a jednak wciąż nie wypracowano takiej rzeczywiście skutecznej polityki integracji tych ludzi na terenie Niemiec. Niemcy są dość pozytywnie nastawieni ogólnie do uchodźców, mają dość humanitarne do nich podejście, mimo wszystko rzeczywiście dobrze sobie poradzić z tymi, co już są, żeby przyjmować kolejnych. Przejdźmy może z Niemiec do Francji. Tam wybory nie parlamentarne, tylko prezydenckie. No ale Francja to jest też inny ustrój polityczny, tam to właśnie prezydent stanowi tą oś polityki. François Hollande ma bardzo złe sondaże, bardzo złe wyniki takiego społecznego zaufania. Za to coraz lepsze wyniki notuje Marine Le Pen. Tej zjednoczonej takiej centroprawicy trwają prawybory. Już wiemy, że Nicolas Sarkozy odpadł z tego wyścigu, ale on wypadł, bo François Fillon będą kandydatami tej zjednoczonej prawicy. Usłyszałem taką opinię, proszę odpowiedzieć na pytanie, kto wygra wybory prezydenckie we Francji. Odpowiedź brzmiała, ten, kto znajdzie się z Marine Le Pen w drugiej turze, bo kordon sanitarny we Francji działa i wszyscy po prostu będą głosować, kto nie popiera tylko Frontu Narodowego, na tego innego kandydata. Rzeczywiście tak będzie, czy też coś się zmienia we Francji, że Front Narodowy zaczyna być jednak partią, na którą coraz więcej ludzi przekonuje się, żeby głosować? Dobra pasa Frontu Narodowego trwa już widzieliśmy ją przy wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku, ale partia ta tak naprawdę została założona przez Jean-Marie Le Pen w bodajże 1972 roku i już od 1984 co jakiś czas odnosi duże sukcesy. Jean-Marie Le Pen był już w drugiej turze wyborów prezydenckich we Francji. No właśnie. Dlatego też obecnie jej dobra pasta trwa, już się nawet za bardzo nie zwiększa. Rzeczywiście brakuje
też takiego jednego lidera, który się jej przeciwstawi, ale Francuzi mają to do siebie, że często właśnie skrzykują swoje siły, na przykład socjaliści i republikanie, żeby zablokować tą skrajną prawicę. I dlatego też tam się to najprawdopodobniej, o czym wspomniałeś, czyli wygra ktokolwiek znajdzie się w drugiej turze z Marine Le Pen. Naprawdę, niezależnie kto to będzie, reszta sceny politycznej się skrzyknie, pójdzie do wyborów, żeby zablokować ją. I to samo zresztą się stało teraz w prawyborach. Przecież dlaczego Nicolas Sarkozy zajął trzecie miejsce i zdecydował się odejść z wyścigu? Ponieważ tutaj osoby lewicowe, socjaliści, specjalnie się zapisywali do prawyborów po to, żeby zagłosować przeciwko niemu. Stąd też zaskakująco dobry wynik Francisa Fillona, któremu w sondażach to jemu dawano trzecie miejsce, typowano, że pierwsze i drugie w tych prawyborach na francuskiej prawicy zajmą Alain Juppé i Nicolas Sarkozy. François Fillon miał dwa razy lepszy wynik niż w sondażach. To też pokazuje, z jakich mediów my w krajach Unii Europejskiej korzystamy. Korzystamy dużo z tych mediów europejskich z siedzibą w Brukseli, które pokazują też troszeczkę przekrzywiony obraz postrzegania Europy z punktu widzenia Brukseli, bo Francuzi, którzy są zarejestrowani w Brukseli jako wyborcy, którzy się zarejestrowali do prawyborów, głosowali głównie na Juppé. I tak przypuszczam, że dlatego też gazety tam funkcjonujące pisały, że to on raczej wygra. Ale Francuzi z Francji zagłosowali za Fillonem. Ostatnie sondaże pokazują, że Marine Le Pen ma około 30% poparcie. I to jest jedna z tych największych w tym momencie, ale to ona jest tą, oprócz François Hollande'a, kandydatką, która wie, że na pewno wystartuje w tych wyborach. Prawica ciągle swojego kandydata szuka. Pewnie skrajniejsza lewica wystawi Mélenchona, który notuje lepsze wyniki nawet niż François Hollande, reprezentujący taką starą lewicę socjaldemokratyczną. Ale jeszcze jest Emmanuel Macron, z którym wiąże wielu Francuzów swoje nadzieje. On był takim jak namaszczony przez François Hollande'a. To sprawiło, że wszedł bardzo szybko człowiek z banków od razu do wielkiej polityki, od razu na bardzo ważne stanowisko, a teraz się od niego odwrócił i ma wystartować jako kandydat niezależny. I z jednej strony ludzie, zwłaszcza media, postrzegają w nim nadziei politycznej na ważnego polityka, może na prezydenta, ale z drugiej strony spotyka się z olbrzymią dozą krytyki ze strony społeczeństwa, ponieważ mają wrażenie, że on próbował zagrozić modelowi francuskiemu, takiemu bardzo społecznemu, socjalistycznemu, proponując reformę prawa pracy. Pamiętamy protesty bardzo gorące. Ogromne protesty, ogromną falę protestów, która miała miejsce zwłaszcza maj-czerwiec tego roku, kiedy to właśnie próbowano przedłużyć tydzień pracy. Francja pod wodzą bądź lewicowego prezydenta. Bardzo lewicowego i dlatego też... Protestujący związek był jeszcze bardziej lewicowy, bo wywodził się ze Związku Komunistycznego. To prawda i dlatego też właśnie Macron teraz jest postrzegany jako nie tylko człowiek z banków, ale też ten, który próbował zlikwidować ten właśnie taki bardzo, bardzo lewicowy system społeczny i wbrew ludziom, wbrew protestom. Francja i Niemcy to te dwa duże kraje europejskie, które będą na pewno w przyszłym roku głosowały, jedne w wyborach parlamentarnych, drugi kraj w wyborach prezydenckich. Włochy, referendum 4 grudnia, kraj. Też nie najmniejszy, też ważny. Też jeden z tych, które uważa się za silnik i motor Unii Europejskiej. We Włoszech najpierw referendum konstytucyjne 4 grudnia. Premier Matteo Renzi mówi, jeśli przegram to referendum, podaję się do dymisji. Czekają nas nowe wybory. O co chodzi w tym referendum we Włoszech? W referendum włoskim są dwie rzeczy głosowane. Jedna główna to jest przyszłość Matteo Renziego i mówiąc nie na pytanie w referendum, będzie to nie wobec władzy, ale główne pytanie teoretycznie dotyczy tego, czy ograniczyć władzę, poziom władzy Senatu. Chodzi o to, zwolennicy reformy wskazują, że jeśli referendum zostanie wygrane, przyspieszy to proces decyzyjny we Włoszech,
zmniejszy rolę Senatu i też biurokrację, czyli też zatrudnienia w administracji, a po trzecie też zwiększy stabilność rządu, ponieważ Senat teraz jest tam równoważny z izbą niższą parlamentu i też na przykład może wetować ustawy, może nawet doprowadzić stopniowo do obalenia rządu. I przeciwnicy reformy, która jest proponowana przez referendum, mówią z kolei, że za bardzo scentralizuje władzę w rękach rządu ta reforma. Dlatego też są dwie strony, obie mają tak naprawdę zgodne z rzeczywistością argumenty, ale ludzie pójdą nie głosować za Senatem, tylko za tym, czy chcą Matteo Renzi, czy nie. 55% ma zagłosować na nie, czyli przeciwko Matteo Renziemu. Dlaczego to referendum przekształciło się tak naprawdę w taki plebiscyt na temat przyszłości włoskiego premiera? Włoski premier przyszedł do władzy w lutym 2014 roku, był postrzegany i nawet nazywany tak w wolnym tłumaczeniu człowiekiem demolką i wszystko, zawsze stawiał wszystko na jedną kartę. Albo przyjmiemy to prawo, albo nie. Albo zrobimy to, albo odchodzę. Ale mimo wszystko nie udało mu się rzeczywiście przełamać tego establishmentu włoskiego, który jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo silny. A pojawił się i zaczął odgrywać coraz większą rolę ruch pięciu gwiazd komika Beppe Grillo, który teraz znowu wrócił i znowu jest liderem w sondażach. Dlatego też na hasłach establishmentowych przyszedł do władzy Matteo Renzi. Nie udało mu się, a Beppe Grillo wciąż odnosi sukcesy w promowaniu tej antyestablishmentowej retoryki i dlatego to teraz na niego skłania się poparcie tych ludzi, którzy wcześniej wybrali Renziego. Renzi mówi, jeśli przegram referendum, to odejdę, wtedy Włochy czekają przedterminowe wybory. Sukces Beppe Grillo i ruchu pięciu gwiazd jest prawdopodobny. Tak, nic nie wiadomo na pewno w polityce, ale widzimy, co się stało w Wielkiej Brytanii z referendum brexitowym, widzimy, co się stało w Stanach Zjednoczonych. Beppe Grillo jest inteligentnym politykiem. Jego postulaty też mają sens. Rzeczywiście jest to taka bardzo zamknięta struktura władzy we Włoszech. Rzeczywiście jest przeciw czemu walczyć. Jednak Beppe Grillo jednocześnie nie ma propozycji konstruktywnych, pozytywnych, jak to zmienić. Ale już wiemy, że retoryka negatywna, krytyczna jest bardzo, bardzo prowyborcza, więc bardzo oddziałuje na sfrustrowanych obywateli, a takich obywateli jest bardzo dużo w Włoszech. Bezrobocie jest ogromne, ogromna liczba mieszkańców, obywateli włoskich pracuje na umowach śmieciowych, łącznie z żoną premiera Matteo Renziego, która jest nauczycielką. Jest bardzo wysoki poziom ubóstwa, około 12%. Bardzo zła sytuacja Włoch, zwłaszcza południowych. To teraz jeszcze przyjrzymy się Wielkiej Brytanii, skoro padło hasło Brexit. Widać, że ta droga do Brexitu będzie bardzo długa. Jeszcze przed referendum, to powtarzało wielu ekspertów, komentatorów, to nie jest tak, że zaraz po referendum, jeśli wygrałaby opcję Brexitu, Wielka Brytania opuści Unię Europejską. Widać, że to będzie wszystko trwało. I widać, że ta droga jest coraz bardziej skomplikowana dla zwolenników Brexitu. Nagle okazuje się, że trochę wiatru w żagle dostają zwolennicy jednak pozostania w Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, co raczej jest mało prawdopodobne, bo skoro taki był wynik referendum, no to tak już nie przekonywano, brytyjska klasa polityczna jednak nie zadziała. Pozdrow Kolikus i Lansy Brytyjczyków. Parlament Wielkiej Brytanii nie jest aż tak eurosceptyczny, jak społeczeństwo wykazało w referendum. Zresztą zaraz po referendum musi wydać, zgodnie z wyrokiem sądu, musi wydać zgodę jeszcze parlament. Tak, wstępnie tak opowiedział się za tym wysoki sąd Anglii i Walii. Teraz jest rozpatrywana apelacja w Sądzie Najwyższym. Zaczną się przesłuchania 5 grudnia. Równolegle z przesłuchaniami Nigel Farage zorganizuje ogromne
protesty tego samego dnia, już zapowiedział, bo ma wrażenie, tak też powiedział, że ludzie już zapomnieli, dlaczego zagłosowali przeciwko Unii Europejskiej 23 czerwca. Więc on im zamierza w ramach protestów przypomnieć. Czy będzie to proces skomplikowany? Nie wiadomo, bo jeśli apelacja zostanie rozpatrzona zgodnie z wolą rządu, może nawet termin marcowy zapowiadany przez premier Theresę May zostanie zachowany. Opcje są dwie. Hard Brexit i soft Brexit. Twardego i miękkiego. Albo bardzo radykalnie zrywamy różne więzi z Unią Europejską, albo utrzymujemy ich jak najwięcej, robimy to wszystko powoli. Najpierw raczej soft Brexit, to żaden Brexit, po prostu oficjalnie wyjdziemy z Unii Europejskiej, a wiązać będą nas wciąż te same więzi z Unią Europejską, różnego rodzaju umowy handlowe czy polityczne, która opcja ma szansę zwyciężyć. To wszystko będzie przedmiotem tych negocjacji, jak jasno. Ja wciąż się łudzę, że nie będzie żadnego Brexitu. Nie chcę mówić, że tak myślę, ale mam taką nadzieję. Ale też Donald Tusk powiedział, że albo twardy Brexit, albo żaden Brexit. I tak powtarzają liczni politycy właśnie z tych gór, decydenci na poziomie europejskim. David Davis, odpowiedzialny za negocjacje Brexitu ze strony Wielkiej Brytanii, spotkał się ze swoim odpowiednikiem w Parlamencie Europejskim i w Komisji Europejskiej w poniedziałek, przedwczoraj. I po tych spotkaniach, między innymi Michel Barnier, czyli ten odpowiedzialny za unijne negocjacje Brexitu, napisał na Twitterze, a była wizyta Davida Davisa, była to wizyta na jego prośbę, ale wiadomo, tak jak mówiliśmy, żadnych negocjacji bez notyfikacji. Generalnie to, co robi teraz Wielka Brytania, jest tak jakby traktowana obecnie nieco protekcjonalnie przez eurokratów tak zwanych, którzy chcą, żeby jednak przemyślała swoje stanowisko, żeby zobaczyła, tak łatwo nie będzie. Nie damy wam dostępu do naszego rynku wewnętrznego, jeśli wy nie pozostawicie otwartego rynku również dla wolności przepływu osób. Więc teraz Europa próbuje pokazać, że nie opłaca się Wielkiej Brytanii wyjść z Unii Europejskiej. Jeszcze na moment przyjrzyjmy się Parlamentowi Europejskiemu, gdzie już dosłownie za kilka minut ma się rozpocząć głosowanie nad rezolucją w sprawie przeciwdziałania obcej propagandzie. Tak to się oficjalnie nazywa, ale dla wszystkich jest jasne, że chodzi o propagandę rosyjską, a także tą, którą że rynek europejski produkuje państwo islamskie. Autorką raportu i rezolucji jest polska europosłanka Anna Fotyga. Odbyła się debata. Po tej debacie widać, że chadecy, konserwatyści, reformatorzy, duża część liberałów poprą ten raport. Przeciwni są zarówno z lewej, jak i z prawej strony skrajni europosłowieci. Eurosceptyczni, o których zresztą często mówi się, że tych związków z Rosją mają bardzo dużo. Socjaliści na razie się nie opowiedzieli. Nie do końca im się podoba ta rezolucja. Mają zamiar się wstrzymać, tak przynajmniej zapowiadali. Zatem wynik głosowania jest niepewny. Unia Europejska może się przeciwstawić takiej rosyjskiej czy islamskiej propagandzie. To rzeczywiście spore wyzwanie. No, Unia Europejska nie jest najlepsza w szybkim reagowaniu. Nie jest najlepsza, ale to jest wyzwanie niejednorazowe. To nie jest tak, że Rosja nagle tutaj robi atak i musimy w 2 godziny przygotować nasze siły i by ich zwalczać. No, istnieje taka niedużo komórka w Unii Europejskiej, kilkuosobowa stratką, która przygotowuje takie odpowiedzi i wspiera inne instytucje. To jest bardzo malutka komórka. Wspiera coraz bardziej i stratkom, czyli właśnie ta agencja przeznaczona do komunikacji strategicznej, tak to się ładnie nazywa, ale tak naprawdę przeciwdziała ona dezinformacji i propagandzie ze strony głównie rosyjskiej, w ogóle jej panowaniu we wschodnich mediach. Jeśli chodzi o ten raport Anny Fotygi, on dopiero teraz jest głosowany przez Parlament Europejski na plenum, ale wcześniej przyjęła ten raport Komisja do Spraw Zagranicznych AFET Parlamentu Europejskiego i już w wyniku tego raportu, ale też innych doniesień o tym, jak działa ta dezinformacja, zostały zaprowadzone poprawki do budżetu Unii Europejskiej, bo aż około 1 milion euro został przeznaczony na działania właśnie stratkomu EAST, czyli tej sekcji stratkomu odpowiedzialnej za działania w krajach na wschód
od Unii Europejskiej. No, ale z drugiej strony mamy ten Stratkom bardzo chwalony biur, ale no, to jest kilkanaście osób tak naprawdę, a z drugiej strony na przykład bardzo dużą machinę medialną z kanałem Russia Today na czele, który ma nie tylko wersję rosyjską, ale także w wielu innych językach. Także to jest no prawda, ale tak jak mówię, został rozszerzony dla nich budżet i ta agencja będzie się rozszerzać. A politykę propagandową Rosji realizuje, tworzy sama jedna osoba, Władimir Putin, oczywiście ze swoimi ludźmi, więc czasem jeden dobry, efektywny polityk wystarczy. Jeśli chodzi o państwa islamskie, to bardziej chodzi o taką działalność propagandową w internecie, o uwerbowanie także młodych radykałów w Europie. Tutaj to jest trochę innego rodzaju działania, nie w tych starych. Tak, dlatego to ma wiele, wiele rodzajów działalności uwzględnia, czyli nie tylko tworzenie gazet, to już sprostowywanie faktów, ale też działalność poprzez social media. I to jest bardzo istotne na pewno. Dziękuję. Karolina Zbytniewska, redaktor naczelna portalu Euractiv.pl, była moim Państwa gościem. Dziękuję. Michał Strzałkowski, do usłyszenia. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Na kierowcę, szkoda, że jest jeszcze sznur. Mężczyzny, na wielkie serce. Dla utrzymania odporności potrzebujesz miał nauk, a tak to nauk mają proszę Państwa do narkotyku, do papierosy. Rola Gripowita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripowita to witamina C. Nowe jedzenie musisz też sobie przygotować.